wstydzić czy boczyć na polskość, tylko po prostu jakoś odetchnęli tą prawdą o własnej tożsamości. Tożsamość. Tożsamość, to tak. Bardzo, bardzo ważny element w tym nauczaniu i w tym, co pani profesor powiedziała. Dzisiaj też chyba jakby dobijamy się o odkrywanie w sobie tej tożsamości, o to, by tej tożsamości się nie wypierać. Wydaje się dzisiaj i w sztuce, ale też i w życiu. Im człowiek bardziej dziwaczy, tym jest bardziej, przepraszam za to określenie, na topie. Tak. Tak, no dzisiaj to jest w ogóle dramatyczna walka o zachowanie narodowości polskiej poprzez kulturę, dlatego że instytucjonalnie ta kultura jest albo nieobecna, albo jest niszczona. I to chodzi o to, że dla wielu z nas ten proces jest niewidoczny, bo nie mamy skali porównawczej, czyli wyrastają młode pokolenia, tak jak naszych studentów. Oni nie mają skali porównawczej, co to znaczy wielki aktor, co to znaczy wielki profesor, co to znaczy wielki malarz polski. Nie wiedzą, bo to wszystko było kiedyś, a teraz tego nie ma. I z uwagi na dominację mediów, a szczególnie telewizji, gdzie lansowane są antywzory i antykultura polska, no człowiek jest, z jednej strony ma pragnienie naturalne, ale z drugiej strony on nie wie, gdzie ma się zwrócić. I dlatego też, jeśli mamy wątpliwości, to musimy sięgnąć do tekstów papieża i zobaczyć, co on na temat Polski i polskości mówi, jak on tym żył. Wszędzie, w każdej jego homilii była Polska. I to ma być ten przykład, który nas pociągnie, żeby odbudować w sobie kulturę polską, dzięki której my staniemy na nogi, bo trzeba pamiętać, że kultura jest sposobem bycia człowiekiem, czyli bez kultury człowiek zaczyna żyć jak zwierzę, po prostu jak zwierzę. I dlatego też jest to sprawa no, egzystencjalna, podstawowa. A więc ci, którzy dążą do tego, żeby naród polski się rozsypał, oni przede wszystkim uderzają w kulturę. I takim najbardziej wymownym tego znakiem jest to, co oni wyprawiają z językiem polskim. Po prostu to już ciągają ten język na wszelkie sposoby. Ten język w ogóle już nie przypomina samego siebie. Moja ciocia, która mieszka w Kapsztadzie od lat, mówi, jak słyszy język polski, współczesny z Polski, to tak jakby ktoś kości łamał. To nie ma nic wspólnego z językiem polskim. A więc walka trwa. Walka trwa i dla młodzieży najważniejsze jest, żeby właśnie brać wzór z Ojca Świętego, jak on mówił, zwłaszcza wtedy, kiedy był zdrowy, bo później oczywiście to już są inne sprawy, ale kiedy był zdrowy, jak ciągnął frazy, jak intonacje, jak potrafił dźwięki wszystkie wydobywać. To trzeba naśladować. I wtedy człowiek znowu poczuje, że jest kimś. Gdy mówimy o języku polskim, to tak trochę z przekąsem chciałby się powiedzieć, to bólu w ból. To cały czas bólu w ból, bo to język towarzyszy nam wszędzie. Tak. Ja myślę, że... Jeżeli ojciec pozwoli, chciałabym dodać, że takie świadectwo, mówił, że jest dłużnikiem polskiej kultury, polskiej nauki i takie świadectwo wobec świata dał, czym jest polska kultura w organizacji w UNESCO. Powiedział, jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi niejednokrotnie skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą w oparciu o własną kulturę. To jest cytat z tego, co powiedział UNESCO w 80 roku, więc zaraz u początku pontyfikatu. I myślę, że tutaj się jakby o kulturę właściwie wszystko opiera i o nią rozbija, prawda? Jeżeli jej nie ma... No chodzi tutaj o kulturę wysoką przede wszystkim. Kulturę wysoką, dzięki której człowiek może lepiej widzieć, lepiej rozumieć, lepiej słyszeć. No bo to jest kultura. Kultura jest tym doskonaleniem natury, która sama z siebie nie jest w stanie się rozwinąć. A wysoka polega na tym, że to robi w sposób najdoskonalszy. No na tym rzecz polega. Czyli jeżeli my żyjemy w tak zwanej kulturze masowej, to jest poziom czysto fizjologiczny, biologiczny. Czyli my jako ludzie się nie rozwijamy, czyli my się degradujemy. I stąd właśnie ten apel Ojca Świętego wówczas w UNESCO był no, niesamowity, dlatego że to są dwa elementy. Jedna to kultura narodowa, a drugie to, że my byliśmy, a kto wie, czy nie jesteśmy, skazywani na śmierć. To nie jest, że ktoś napadł. Nas chciano wielokrotnie zabić. Po prostu zabić. Przez odebranie kultury.
W ogóle zabić, biologicznie, fizycznie zabić. Ale też zabić. Przez odebranie kultury. Nie tylko. No, kultura cały czas to jest. Cały czas to się dzieje, więc żeby dobić, to trzeba zabrać to narzędzie, dzięki któremu człowiek rozumie, co się dzieje. I to jest właśnie kultura. Młodzi ludzie mają to do siebie, że wiele pytań nurtuje w sercach, dlatego teraz ponownie wracamy do studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy przysłuchują się tej naszej rozmowie. Czy macie jakieś pytania do Państwa profesorów, którzy są obecni w studio? Czy może z jakimiś problemami borykacie się w Waszym codziennym życiu, a chcielibyście usłyszeć odpowiedzi na jakieś pytania albo pomoc, ukierunkowanie waszego myślenia w kontekście też nauczania Jana Pawła II. Dużo pada tutaj ważnych słów dotyczących tego, że Jan Paweł II jest nauczycielem myślenia. Żyjemy w takim świecie, w którym teraz media właściwie dominują i media będą pewnie niedługo wspominać też Jana Pawła II, jako zbliża się beatyfikacja. I moje pytanie dotyczy tego, dlaczego w mediach tak spłyca się te wszystkie ważne słowa, jakie powiedział Jan Paweł II. Dlaczego tak mało wspomina się tych słów, które rzeczywiście uczą nas myślenia, a właściwie na okrągło widzimy tylko, czy słyszymy te wypowiedzi dotyczące chociażby tych słynnych wadowickich kremówek? Proszę Państwa, pytanie od pana Dawida. Rozumiem to jako takie troszeczkę budzenie w nas sentymentalizmu bez pogłębiania. Tak, ja myślę, że to jest tak, że jeżeli człowiek... To, co Jan Paweł od nas oczekiwał, wypłynie na głębie, to wtedy płynie dalej i musi sobie odpowiedzieć na trudne pytania i zrobić trudny wysiłek. I jest tutaj, media nie lubią trudu, bo dzisiejszy postmodernizm, dzisiejsza filozofia, dzisiejszy świat właściwie nie chce żadnego wysiłku. A media są usłużne wobec tej cywilizacji, takiej łatwizny, konsumpcjonizmu i to się opłaca w taki sposób myśleć i w taki sposób przekazywać. Opłaca w cudzysłowie, po prostu się nie opłaca w sensie rzeczywistym, ale opłaca się, bo za to są odpowiednie pieniądze, zyski, komercja, idzie w tym kierunku. Natomiast pogłębić myślenie to postawić najtrudniejsze pytania i sobie zadać wysiłek. Jan Paweł powiedział, człowiek jest wezwany do przerastania siebie w sobie samym. Ja sobie to zapisałam kiedyś w rozmowach z Frossardem. Człowiek jest wezwany do przerastania siebie w sobie samym. Co to znaczy? Do takiego trudu, że jak mi się nie chce, to ja mogę. To ja chcę. Jak mnie się nie chce, to ja chcę. I bardzo mi to pomaga i często sobie to przypominam w najtrudniejszych sytuacjach dla siebie. Tu warto chyba podkreślić, że media w większości są w rękach tych, których postawa ideowa jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa. Czy to będą liberałowie, czy to będą komuniści, socjaliści, postkomuniści. To jest zaprzeczenie chrześcijaństwa. I problem polega teraz na tym, że co zrobić z papieżem, ponieważ stał się tak silny i popularny w masowej świadomości, w związku z tym nie można go atakować. W takim razie trzeba go spłycić i zagłaskać, ale właśnie w taki sposób, żeby te głębsze myśli, które mają przypominać o tożsamości chrześcijaństwa i co się z tym wiąże, żeby to prawie nie zaistniało. O to chodzi. Tu jest ta metoda. Bo gdyby był słabszy, to oczywiście by zaatakowali albo w ogóle pominęli milczeniem. Ale w tym wypadku nie mogą. Czyli jest, ale w sposób taki spłycony. I dzięki temu, jakby to, w sposób, jaki będzie pokazany, jakby nie zadrażni myślenia tych, którzy powinni zastanowić się, czy ich życie jest konsekwentne, bo jeżeli on ogląda tego typu programy, które są antychrześcijańskie, głosuje na polityków antychrześcijańskich, a potem jeszcze mówi, kocham Ojca Świętego, jak jemu się to wszystko zgadza? Jemu się zgadza, dlatego że on patrzy wyłącznie emocjonalnie na to wszystko, a bez cienia myślenia, bo gdyby pomyślał, zobaczył, że trzeba jakoś w życiu być konsekwentnym. No właśnie, zdjęcia z papieżem, całowanie ręki papieża, pierścienia papieskiego, a równocześnie dokonywanie pewnych wyborów, które z tym nauczaniem no jakby... Niewiele mają wspólnego. Niewiele albo nic. Albo nic wspólnego. Taka...
taka papka, która w mediach jest dzisiaj nam także serwowana, ale która też wpływa na odbiorców, która sprawia, że papka z telewizora wchodzi do mózgu, do sposobu myślenia, postrzegania tej rzeczywistości, że tak po prostu jest. Nie boją się Państwo tego? No bardzo. To znaczy, my możemy być, tak, możemy tylko bać się, ale nie tylko właśnie bać się tak no, w swojej świadomości, że to jest. Natomiast mamy, żeby temu jakoś zapobiec, bo taki jest nasz obowiązek. Przeciwdziałać, tak. Przeciwdziałać, to ojciec ma rację, nawet nie zapobiec, bo to dużo mało. To mamy być świadkami wobec tych, do których Pan Bóg nas posyła, jako tych, którzy mają być nauczycielami w tej posłudze myślenia o życiu, o tym, co się dzieje, o mediach, o filozofii, o kulturze, o wszystkim. I dlatego, no myślę, że między innymi dlatego jesteśmy w tej szkole też. Mm-hmm. Tak, i stąd trzeba ciągle sobie przypominać, że oglądanie telewizji nie zastąpi myślenia, mojego osobistego myślenia, wysiłku myślenia. Dlatego też, jeśli nawet telewizja może inspirować czy pobudzić, to jak mówię, ona nie zastąpi. A zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzi oddziaływanie potężne, masowe, bo są pewne tematy czy pewne osoby, które skupiają widownię wielomilionową. No teraz publicystyka, panie profesorze, wchodzi do programów rozrywkowych, tak? Bo jest wtedy zakamuflowana, nie jest podawana wprost. No człowiek jest, wyliczono, że ten człowiek masowy, on jest psychicznie niedorozwinięty i on by chciał cały czas być na takim rauszu, takim, żeby tak się, no cały czas, żeby było tak mu wesoło, prawda? Nic poważnego, nic głębokiego, tylko tak wesoło, wesoło, wesoło. I także życie przeleci i jemu dalej jest wesoło. I tak jakby nie wiedział, co się stało i że pewne rzeczy, no wymagają właśnie zastanowienia, zatrzymania, jakiejś dyscypliny wewnętrznej i dopiero wtedy można stworzyć wielkie dzieła, bo tak to jest tylko się konsumentem tego, co oni reklamują. Jan Paweł II spotykał się z ludźmi mediów, bo w tej chwili wątek skupił się naszej rozmowy na mediach. Pisał orędzia na Światowe Dni Środków Przekazu. Jan Paweł II jako nauczyciel myślenia i osoba medialna, taka osoba rzeczywista, ale występująca w mediach, nie bojąca się mediów. Tak, ale wymagał od dziennikarzy i mówił twardym językiem do dziennikarzy również, co robią i czego nie powinni robić i dlaczego i jakie są zobowiązania i co z tego płynie. I tutaj Ojciec Święty się nie bał mu podejmować i trudnych tematów, takich, które się dzisiaj nazywają kontrowersyjne, ale właśnie stawiać wysokich wymagań również dziennikarzom. I to czasem mu przysparzało popularności, a czasem po prostu no, były napaści na niego, bo to nie tak, że były oklaski w takich momentach. To na przykład gazeta pisała, znana nam, pisała, były autorytet naszych czasów powiedział, wtedy kiedy zrobił Polsce rachunek sumienia, kiedy mówił o dekalogu. To tak było, tak było. To przecież tak został nazwany, a przedtem się bardzo nisko kłaniali, bo przyjechał do Polski i była okazja też, prawda, coś nowego napisać. I te wysokie wymagania, które stawiał, nic się nie bał. Nigdy się nie bał. Tu jeszcze można dodać, że nie bał się mediów i nie bał się jakby występowania, dlatego że nabrał tej umiejętności w teatrze. Bo teatr uczy, że człowiek jest świadom tego, jak wygląda, jak mówi, do kogo mówi, jak powinien mówić, jak nie powinien mówić. On słyszał siebie mówiącego. To nie było tak, że miał kartki i odczytał, odczytał i po wszystkim. On miał świadomość tego, co dzieje się ze słowem i jak ono dociera do słuchaczy. I również kwestia nawet poruszania się, wyraz twarzy. To wszystko jest ważne, to wszystko widać. I tę umiejętność daje dobry teatr. Nie dlatego, że ktoś jest sztuczny, to nie chodzi o to, żeby udawał kogoś, tylko chodzi o to, że my w większości nie mamy świadomości tego, jak my wyglądamy, jakie wrażenie i jak dociera nasze słowo.
Dlatego jeszcze raz powtarzam, wzorem papieża trzeba w programie edukacji umieszczać teatr klasyczny ze względów edukacyjnych. Nie po to, że to ma być arcydzieło, tylko to jest potrzebne młodzieży, żeby nabyła pewnej wprawy i świadomości, jak ma mówić i jak ma się zachowywać w różnych okolicznościach, bo sztuki też dzieją się w różnych okolicznościach.